Witam serdecznie, kolejny filmik z plaży, kolejna integracja Władek Team. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak dorwać flądrę. Flądrę z plaży, metodą surfcastingową. Zaczynamy! Grzegorz, flądra to jest bardzo pospolita ryba, nie? Często na zawodach łowimy po 30-40 ryb. Jak dorwać się do tej flądry w taki dosyć prosty sposób? O czym nie można zapomnieć, powiedz. Flądra to jest taka ryba wszędobylska. Ona lubi kolory, lubi błyskotki i generalnie możemy ją złowić na każdej odległości rzutu. Od nawet 20 metrów i nawet ponad 100-130, zależy jak daleko rzucimy. Przypony generalnie niewiele różnią się od przyponów wcześniej omawianych przeze mnie, czyli naleszcza. Prosty zestaw. Przypon, oczywiście żyłka 050-060, to jest przypon główny. Dwa ruchome troki na stoperach. Długość troków bocznych między 10 a 20 cm. I teraz pytanie, jeżeli jest znowu spokojna woda, jak widać, dajemy pływaki. Bardzo dobrze sprawdzają się pływaki. Muszę zaprezentować, są to pływaki firmy Mikado o różnych średnicach. Od 0,8 mm nawet do 0,15. Wszystko zależy od stanu wody, jaki mamy. Ale również stosujemy przypony bez pływaków. Jeżeli jest naprawdę duży uciąg wody, falowanie, wtedy staram się używać haczyków, zresztą jak na flądrę, o długiej szyjce, najlepiej z zadziorem, kiedy przynęta nie spada, wtedy dajemy bez pływaczków, swobodnie te przypony dajemy, wtedy, oczywiście krótsze, jakieś 15 cm w zupełności wystarczy, bo woda swoje zrobi. Co jeszcze? Tutaj pokazałem typowe zestawy na dzień, kiedy tam powiedzmy jakiś kolorek, te pływaczki i tak dalej, ale ryba również, flądra, oczywiście o niej mówimy, skubana w nocy bardzo dobrze widzi, ale dajmy jej szansę. Podwieszamy tak zwane koraliki fluorescencyjne. Przy naświetleniu latarki, które oddają światło, uwierzcie mi, w nocy po prostu ta ryba jest jak szalona. Ona nie idzie do przynęty, ona bardziej idzie pod kolor, jest tak zaciekawiona. Oczywiście jak zobaczy przynętę, atakuje i często, gęsto cały ten przypon, nie uwierzycie, jest zanurzony w gardle ryby, co jest problemem przy wyjęciu później. Generalnie tego zestawu całego nie widać, włącznie z haczykiem. On jest połknięty aż, jak to mówią, po samą wątrobę. To jest właśnie flonderka. Co zakładasz na hak? Różnie. W okresie brania belon przede wszystkim zakładam fileta z belony. Woda pachnie beloną. Ale całkowitym standardem zakładanie jest filet ze śledzia, szprota lub tubisa, ale głównie szprot, śledź, to są podstawowe przynęty, cięte w delikatne paski z fileta. Flądra wręcz to uwielbia.
jechać 40 cm. Na razie odcinam, wygotuję. Szurka, haczyk. Dajemy. I całkiem malutki kulka. Obojętnie jakie, ale żeby było po prostu ryba widziała. Co ci świeci, co ci na przykład kolory, to podchodzi, nie? Taki ciekawość, nie? Ryby. Dokładam tutaj, jest to jedna kulki, bez żadnych toperek, bez niczego. Na dzień. Zakładam to tego obok księżarka. Może mi dawać tak przykład. Kręgliczek do tego. Dodatkowo. Lepiej mieć krótkie, żeby ona po prostu żeby nie splądała się na długie zestawy polonowe. Przykład. I zaczepiamy do tego obok ciężarka tutaj na zestaw lądrowy. I gotowy. No mam nadzieję, że koledzy rozwiali wasze wątpliwości odnośnie łowienia flonder. No trzeba powiedzieć jedno, flondra to jest taka bardzo ciekawska ryba, czyli musimy coś przy tym haczyku umieścić, coś co ją zaciekawi. I tutaj nie mówię już o naszym mięsku, przeważnie używamy filecik śledziowy, używamy też fileta z belony. Możecie sobie świeże ryby kupić we Władysławowskim porcie, ale oprócz tego musimy użyć jakichś dodatkowych świecidełek, wiecie, kuleczek, mogą być lekko wypornościowe. Jeżeli konkretnie chcecie znać takie świecidełka, zapraszam na władek.pl, dział wędkarstwo. Tam omawiamy bardzo dokładnie, skąd pozyskiwać te świecidełka, jakie są firmy, które my też polecamy w pewnym sensie, bo staramy się pokazywać te tańsze firmy też. Naprawdę jest bardzo dużo firm, które oferują bardzo dobrej jakości różne świecidełka, czy tam kulki wypornościowe, no ale mamy też parę firm, które naprawdę mają to po taniości. Tak jak widzicie, ten zestaw końcowy na flondrę musi posiadać jakieś świecidełka. No o to chodzi, ponieważ flondra jest taką rybą bardzo ciekawską, więc bardzo ważne jest to, żeby no, te świecidełka gdzieś tam były w okolicach tego naszego haczyka. Powiem więcej, jeżeli łowimy flondrę w nocy, to one nawet powinny nam świecić, czyli no, musimy sobie kupić jakąś latarkę UV, naświetlamy te koraliki, które no, później tak jak kiedyś pamiętacie, w starych zegarach były wskazówki takim fosforem pociągnięte, to coś na tej zasadzie, no te koraliki oddają nam to światło, no i dzięki temu wabimy te rybki, ale to po zmierzchu. W dzień używamy różnokolorowych świecidełek, przeważnie one są w jakieś kropeczki, no tutaj wyobraźnia wędkarska w zasadzie tylko nas ogranicza, bo naprawdę nawet takie rodzime firmy jak Jackson czy Mikado posiadają w swojej ofercie bardzo dużo takich kulek i tego typu sprzętu, więc naprawdę jesteśmy w stanie za naprawdę niewielką kasę kupić sobie super zestaw. No nareszcie, wyludniła nam się plaża, możemy zacząć zmagania Władek Team. No dzisiaj jesteśmy na takiej kolejnej integracji Władek Team. Mamy nasz namiot, mamy zupę, mamy grilla. No ale poprzednio, tak jak widzicie na kadrach, mieliśmy też dużo wczasowiczów. Słuchajcie, najważniejsza sprawa to jest bezpieczeństwo. Jeżeli jedziecie sobie na tą plażę, bierzecie to wędzisko i to jest sezon letni, tak jak teraz, czerwiec, lipiec, sierpień, na pewno będzie dużo ludzi. Wybierajcie albo te plaże, gdzie tych ludzi nie ma, a jeżeli ci ludzie są, to niestety zaczynamy wędkowanie dopiero jak ich po prostu nie będzie. Względy bezpieczeństwa są najważniejsze. Do zobaczenia, cześć!